Śmieszając z tej strony, Paz Drug Games, to jest kolejny na kanale, oczywiście z Pelstometer X. I jak widzicie, mamy nowy update, jesteśmy też z diamentowym Jankiem. No siema, siema. Tak, i w tym filmie, jak widzicie, mamy nowy update, 5 new huge pets, 5 huge petów, questy, zadania. Coś ważnego, Buffet Diamond Mine. Czekaj, zadania, quest shop, quest egg, o to ciekawe, huge machine egg nowy jest chyba, Diamond Mine Mastery, o... Daker Mastery, też fajnie. Fruit Boosters, co? Wróciły. Uuu, ej, to ciekawie w sumie. Buffet Diamond Mine, o, ej, dobra, let's go. Teraz nie będziecie dostawać z tego parę tysięcy, tylko... Tak, fixy są. I gidże, w końcu będą zbufowane, dobra. Na początek filmu oczywiście odbierzemy sobie pety z Dakera. Oczywiście nie wypadną mi, bo niestety... Dobra, wsadzamy, chociaż nie, na ten odcinek jeszcze nie będę wsadzał. Będę używał ich. Dobra, odbierzmy sobie VIP-a. A, dobra, odebrałem chwilę temu. No i dobra, no i zobaczmy. Huge Machine Egg mamy nowego, zobaczmy. W sumie nie da się tak sprawdzić chyba, kurde. A w sumie możemy w Dakerze sprawdzić, widzowie. Jeśli nowa się dostaje. Enroll. I, Huge Machine Egg 2. Są 4 nowe huge w nim. A dziwne, że 4. Patrz, wyślę ci screena na Discordzie. Patrzcie, widzowie. Mamy... Huge Machine Egg 2, z niego można dostać tego trolla, slime'a rainbow, to fajnie, żółwia tego chyba i krakena, ej pa, ładne te huge. On jest najrzadszy ze wszystkich huge'ów w tym jajku. Tak, ale naprawdę fajne pety, nie jest ich 5 tak jak poprzednio, tylko 4, czyli jakiś huge jest gdzieś indziej. Znalazłem tablicę z questami. Poczekaj, ja zobaczę tylko shopa, czy nie ma nic nowego, chyba nie. No i dobra, co tu mamy? Break 100 coins in town, hatch 300 pets from starter egg, break 500 chest in town. 500? No dobra, to zaczniemy to robić w sumie. Kurde, zazdroszczę ludziom, co teraz zaczynałem, bo mogą te questy od nowa robić. Mm-hmm. A to się wyświetla w sobie. A tak teraz to musimy niszczyć, robić to tak po prostu. I chyba na każdą krainę są questy. Serio? Bo... Takie same? I może jak się nie, zami... są różne, na przykład jest... O, jest tutaj quest Max Out Your Player Upgrades jest taki. To łatwe. Jest to plus mamy. Jeden pet slot, czyli można kupić gemy. 5 bilionów za 5 tysięcy punktów. Jakiś coming soon jest. Pet storage, boot style, boost pack, quest egg, tam jest na huge'a 0.1% szans. Hover, tutaj hoverboard jest i boost, no i to, bo mówiłem. A patrzcie, M10 quest hoverboard. M10. To tamten. Z prototypów. To tutaj jest, to tutaj da się go kupić. Poka. Tu, chodź. Shop? Tutaj. Jak się otwiera ten shop? Shop kliknij. Nie działa. O, ale jest, wszystko... o, działa, dobra. O, ej, aha, to jest za Robuxy. Nie, to nie jest za Robuxy. Nie, to są za punkty, za zadania. O, ej, fajne to mega. Co ty byś kupił? Ja bym chyba kupił quest egga, bo bym miał wtedy 3 aż prototypy różne. Fajnie to by było. Hoverboarda też. Dobra, i bardzo fajne. Robić. Botcha też. Plus 1 pet slot. Coming soon i pet storage. Jest, w tym jajku jest prototyp jakiś, chyba M10 właśnie. Tak, M10, byśmy mieli M6, M2 chyba. Byśmy mieli aż 3 rodzaje prototypów, pomimo wszystkie prototypy, że to fajne by było. Prototypy OG. No i jeszcze by było huge po miejsce. To by było OP. Ej, ale bardzo fajny update, mi się mega podoba. Ja zaraz zniszczę te 100 coinów i zobaczymy. Co tam jeszcze było? Jest... kiedy daj tego Exclusive Crystal Egga, bo nie wiem. No, był już tydzień temu? No, tydzień temu się pojawił. A, dobra. Jakiś nowy Game Pass, nie. No i 14 coinów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciekawe ile z tego dostanę, tych punktów. Rozłóż sepety, pet sending single. Ja już zrobiłem to zadanie, w sumie chyba. Tak, zrobiłem. Gdzie się te coiny wyświetlają? Czekaj, nie mogę otworzyć tego shop. Zlagowane to jakieś jest. To by też się tak nie chciało. Ja tak. Się otworzyłem raz, ale...
No po prostu, może musisz odejść i wrócić. Fajnie, że w YouTube wróciły do gry. One fajne były. Tylko są rzadsze o wiele niż... No dobra, otwieramy, widzę sobie starter egga. Mamy szybkie, że dużo się otwiera naraz, więc to nie powinno pójść długo. I w sumie widzimy się, jak to zrobię. Widzimy się, jak to zrobię. Dobra, widzę, jeszcze brakuje nam tutaj jedno otwarcie i dobra, idziemy zobaczyć oczywiście to nasze zadanka. Dobra, skończy. I chyba nie trzeba zrobić wszystkich, można zacząć na przykład inne robić. Tak, to a ja nie miałam tych robić. Punktów. A mam już 240 points. Fajnie, ja mam 140. Dobra, to ja... Hacz, 10 tysięcy PS są grać, dobra. Te trzecie są najtrudniejsze, ale dają najwięcej punktów. Tak, 200 presents in forest, to też będzie ciężkie. Ale w tym odcinku chcę otworzyć to jajeczko na prototypa. Więc dobra, idziemy szukać jakichś łatwiejszych questów. Use the rainbow machine 100 times. To też ciężkie. Break the walls, hatch 500 pets from mine egg. No, czekajcie, zobaczmy co tu jeszcze mamy. A w fantazji też są? Chyba wszędzie są. O, a zobacz, czy w fantazji są. I w techu. I bardzo fajne to. No to co widzę, w fantazji są. Break 300 crates in winter. Chyba niszczymy te crate, widzowie. To trochę zajmie, ale w tym odcinku chciałbym to otworzyć, bo to naprawdę będzie przyjemne. I takie zdanie, successfully rainbow 150 mythicals, czyli trzeba na 13% mityków zrobić 15. Serio? Zobaczmy tak. Na 13%? Tak. O, break 25 magma chest in vulcan, to łatwe. Czy to dużo często trzeba niszczyć wulkan? To jest ciężkie z tymi mitykami bardzo. Tak. By 250 petów from Mysterious Merchant. 250 petów trzeba kupić z Mysterious Merchanta? Z tych zadań niektórych się nie da zrobić. Da się, tylko trzeba grindować. No wiem, ale mega ciężko. Hatch 250 do Mortus Pets, Jezu. Naprawdę to nie są łatwe zadanka. No jednak fajne rzeczy są za to. No widzę, widzimy się, jak zrobię to zadanko. Dobra widzę, ja ogólnie zrobiłem tutaj to pierwsze zadanie. Było proste naprawdę. I ta diamentowa jak nam znalazł. Bardzo przyjemne zadanie. Sami zobaczcie sobie tutaj w Catworld, Cat Taiga. Idziemy już. Zrobiłem. Spoko, patrzcie widzowie. Tutaj mamy... Za to zadanie 150 punktów jakby co. Wow, patrzcie. Activate 300 triple coin boost. Jest też takie. Czy triple damage boost. Ale jest Activate. Też inne. Activate 300 server triple coin boost. 300. Gdzie? No w ostatniej krainie w kat. Dobra, patrzcie widzowie. Trade 20 players. Chyba activate 50 server triple damage boosts. Więc pójdziemy sobie oczywiście... Ja chyba zrobię to 300, bo ja mam dużo bardzo. Ja mam 9000, czy mi starczy, jak myślisz? Weź 9000 podzielić na 300. Nie, czekaj. Ja mam 9000, a to zobacz. Nie, 9000 podzielić na 20, sorry, na 20, pomyliło mi się. 450. Tylko? To coś źle myśleliśmy. A na 300 jakbyś podzielił, to ile by wyszło? 9000 na 300. A i teraz 450 podzielić, nie, i teraz 9000 podzielić na 450. Nie, dobra, pogubiłem się. Na 300. No tak, w sumie. 30 wychodzi. Ty bym 30. A zobaczę, czy to na pewno trzeba odpalić 300 razy, czy tylko 300 boostów wykorzystać. A no właśnie. Oks. Czekaj, Cat Taiga.
Dobra, zrobiliśmy to oczywiście. Mamy 530 pointsów. Tak, więc... to trzeba 300 razy, bo mam teraz 299. A ile odpaliłeś? 299. Ja jeden odpaliłem. To wychodzi, na, to chyba wychodzi na to, że trzeba 3000 boostów, 30 tysięcy boostów użyć tych, nie? To się nie opłaca, bo to tylko dwugwiazdkowe jest. A, to się nie opłaca. Ej, ale poczekaj, bo to dobrze obliczyliśmy. Tak, ale tak czy siak się nie opłaca. No, totalnie. Dobra, widzowie. Ja, ile masz punktów? Ja 390. To ja cię poczekam. Kupujemy widzę tego Quest Egga i pyk. Jak to wygląda? Ładnie to bardzo wygląda. Więc ja poczekam jeszcze na Dioksu. A to mała mega szansa, to jest 0.1 tego, a nie 1%. No tak. A to będziemy pewnie mieć widzę 3 takie prototypki. To te zadania pewnie będą zawsze, dlatego taka mała jest szansa na niego. Mega mała jest. Więc no. A ile była partia Oksu? A jest kolejne zadanie. Activate 50 server lag boost. O, no to bardzo przyjemne. Ja to idę idziemy... to zrobić, bo ja potrzebuję. Też. Ja też idę. Ja zrobię, bo i tak to będę musiał zrobić kiedyś. Pewnie. Okej, to po prostu na spamie tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dopóki mi nie zostanie tak 1500. A ile masz? Ja mam 2000. A ja 20 tysięcy. No ale spamię tak dużo. Gdzie to zadanie było? Czekaj. W jakim świecie? Nie tutaj. Ale to jest Doodle Farms? Nie wiem. Tak, Doodle Farm. Zrobiłem to zadanie. Ja też. Ile mam teraz? 380. To ja może dwa kupię jajka. Ja kupuję jedno. Chociaż nie, ja sobie zaoszczędzę bardziej na coś innego. Dobra, kupiłem i otwieramy na 3, 2, 1, dawaj. 3, 2, 1, dwa, otwieramy, dobra. Spamimy, ale był jakby huge. Dobra, no i fajnie no. M10 prototypa mamy, widzowie. Bardzo fajny pecik. Ładne. I patrzcie, widzę, co teraz robimy. Ja mam w banku te dwa prototypy, bo są ostatnio dopsane. Ja mam więcej, więc tutaj też mogę dać. Czekaj, ja sobie... No mogę go używać teraz, M1 prototype. Patrzcie, widzę wy na to. Patrzcie, czekajcie. Wyjmujemy. Mówię, to jest dobre nawet. Chociaż nie jest dobre jakoś zbytnio, ale... Dobra, widzowie. I teraz bierzemy, robimy tak. No tylko kompanion jedynkę, ale... Warto było sobie kupić. Pyk robimy i cyk i patrzcie widzowie na to, wow, ale to fajnie wygląda, fajnie jest mieć trzy prototypy, chodź na spawna. Hej. Mega fajne to jest naprawdę, trzy prototypiki widzę, mamy wszystkie jakie są możliwe w grze, oprócz oczywiście Huge'a. Więc no mega, mega. Który twój ulubiony jest? Pokaż je. Patrz. Ja już taki pamiętam, który jak się nazywa. Chyba ten niebieski. To jest M6, czyli lepszy. Ja... Mój ulubiony to jest niebieski, potem chyba zielony, a na koniec tamten. Tak. Ale wszystkie ładne są naprawdę. Tak. Więc no widzę, bardzo fajny update to jest. Czyli ja zobaczę jeszcze do tego shopa, ale... Szybko. Dobra. I co my tu mamy jeszcze ciekawego? Boot style. No fajnie. Te gemsy też będzie fajnie jakieś pokupować. Ja sobie jeszcze jednego tego kłostego kupię. To tylko 5 bilionów gemów. Nie opłaca się. To jest duże 5 bilionów. Ale patrz, te punkty są cenniejsze, za to możesz hoverboarda se kupić. No tak, no. I boosty, no przecież nie boosty, nie. Boosty można. No tak, można boosty, ale... Nie opłaca się totalnie. To ja tu się dostaje więcej na Dekera się dostaje. A właśnie, widzowie, może kiedyś powstanie taka seria, że zaczniemy na takich multikontach grać w Pet Simulator X. No, to było spoko, że... Tak wydawania Robuxów. No, że no, przechodzimy sobie, kiedyś można. Ale w ogóle, widzowie, a to może od Jaksowego by była taka seria. Jak z albo u nas obu. Albo. No, to też było nawet fajne. Dobra, to też było fajne. Ale widzowie, wbijajcie też na nasz serwer Discord.
Czyli miałem coś, my to źle obliczyliśmy na 9000. To powinno być 20 razy 300, nie? 20 razy 300, czyli to będzie jakieś... nie wiem, no ja tego tak to nie liczę. To 6000. 6000, czyli mi by w sumie starczyło. Zostałoby mi 18 tysięcy... Nie, czekaj. Mi by zostało 3000 tych boostów. Ale ja bym nie robił tego. No, kiedyś zrobię pewnie. Czyli zobaczmy, widzę sobie jeszcze tutaj. Może jeszcze jedno, ja już go otworzę. Mogę spróbować pozbierać. Czekaj. I hatch is summit covers. Break a 500 cubes in Tech City. Hatch 1000 from Techor Metal Egg. Poczekajcie, jakbym wydał te 3T hajsu, ile kosztuje najdroższe? 22B. Ej, to dam radę. Te 3T. Nawet łatwo. Bo 22B razy 8 to szybko pójdzie w sumie. Szkoda, że teraz nie używasz tej huge maszyny, bo teraz jest quest w przedostatniej krainie. Serio jaki? Use huge machine one time. A to na ile gwiazdek? Dwie, a zobacz, czy nie masz zaliczonego. No w sumie. Może. Zobaczymy. Bo kiedyś używałeś je. No tak, tak. A ty ten, co jest to zadanie? Żeby... A to mówiłeś mi wcześniej. Aż to było tutaj. A jakie jest ostatnie zadanie w całej grze? Nie wiem, nie mam dostępu do tej ukrytej krainy. A to ja mogę sprawdzić. Tak. A tutaj w ogólnie w ostatniej... O, już kończę spędować te tak. Już spędowałem jeden te... Break 250 kawaii temple chest. In kawaii temple jest... Collect 5T cartoon coins i dark make dark matter 5 masked of specs. A ciekawe czy tam jest, chyba już nie ma. A ostatni jaki jest? Ostatni jaki jest tutaj? Zrób dark matter te. Dark matter dark matter sekrety. Mask of specs? To są sekrety. Serio? Tak. Ale... To mało kto ma rainbow takiego. No. Dobra, widzę też tam pisze, niedługo może jakiś odcinek z Fortnite, jak się jakaś zmiana na mapie zrobi ciekawa, no to... Albo w Among Us'a znowu zagramy. No można, można. Albo w Minecraft'cie możemy, nie dawno na przykład z Bedwarsów odcinka nie było, albo... Aha. Czegoś... Dobra. Albo live, to by było dobre, live. Zobacz, o czym już stać, w sensie, czy zrobiłem. Pazur Games dawno nie robił live'a. No, tak. I ja mamy teraz widzowie tego... Shop się nie otwiera, dobra, otwórzmy tak. Jak doszedłeś do tego momentu w filmie, to napisz quest w komentarzu. A to Pazur ci tak przyknie serduszko. O. 420 pointów. Znaczy kupi, dobra, kupuję jeszcze jedno jajeczko i tak bym kupił. Ich jeszcze trochę pewnie. A jakoś dużo ich nie będę. Następny cel to deska. Dobra, otwieramy widzowie. Spamimy w to, spamimy. I mamy... O! 10 prototypa. A to nie jest nawet ekskluzyw, tylko to jest event pet. Czyli może... Czyli pewnie to się zmieni kiedyś. Będzie pewnie jakieś nowe jajko. I to nie z M6, z M10, tylko jakieś inne pewnie będzie. Bo to skoro event, no to... No dobra. Bardzo spoko update. Zobaczę, czy jeszcze w Dojo jest, wiecie, no ten, no w Dojo krainie jest tablica, zobaczmy, czyli, o kurde, to ciężkie, dobra. Brakuje 223 subskrypcji do 1000 subów, tak, bardzo by było fajnie, gdyby udało nam się dobyć to. O, jest tutaj tablica, czekaj. Spend 500B carton coins in the dojo. Czyli ile ja mam w ogóle coinsów carton? A, dużą bardzo. Nawet. 500B to mało bardzo dla mnie, więc... Czekajcie, robimy to szybko. Bo czemu by nie? I zobaczmy, co tu mamy jeszcze, tylko czy to się wyświetli. Black Pit Giant Kawaii Dojo, chyba te skrzynki, tak? Czy jest in kawaii dojo? Tak, czyli musimy te skrzynki 500 razy chyba. Co jeszcze?
Raczej jeden Shiny Secret. Co? Trzeba wydropić jednego Shiny Secret Peta from the Joe Egg. To jest ostatnie tutaj zadanie. O Jezus. Brudne. No mega ciężkie. Bo jednak to nie jest już takie proste, żeby tak szybko to wydać. Ale dobra, widzowie. Zostawcie łapę w górę i suba z dzwonem. Filmy co tydzień z Pet Simulator X teraz, ale niedługo będą się częściej pojawiać, myślę, że też z Fortnite'a. Wbijajcie w linki w opisie na moje wszystkie social media. W komentarzach. Tak, na serwer Discord wbijajcie do Dexowego Janka. No i zostawcie suba, łapę w górę, suba z dzwonem oczywiście i naura. Naura. Naura.